I tam w kolejnym filmiku, tym razem filmiku, który przedstawia bardzo fajną, niedrogą perełkę kosmetyczną. Jest to paletka amerykańskiej marki BH Cosmetics, jest to paleta 20 cieni, nazywa się Royal Affair, jak dobrze wymawiam. W miniaturce dam zdjęcie tej palety, także będzie można ją sobie szerzej obejrzeć. Ona ma dosyć sporą część takich właśnie opalizujących, tutaj mogę trochę zademonstrować metalicznych cieni, ale ma też maty. Dosyć ciekawy zestaw kolorystyczny. Bardzo ciekawy jest właśnie ten cień tutaj. O, znowu coś tracę ostrość. Albo mi się wydaje. Ten, co tak opalizuje, błyszczy na niebiesko. Tutaj ten dolny, bardzo ciekawy, taki brąz z taką trochę szarością, z kawą, z mlekiem, z taką trochę przygaszonym różem. Bardzo fajny jest ten taki brązowawo szampański. To jest taki, bym powiedziała, dosyć miedziany brąz. Bordo. Nie wiem na ile będzie to widać. też może trochę wyostrzy. Próbowałam różnym tutaj jakoś tam zmieniać w telefonie. O. Teraz chyba widać, że on trochę ma takich drobinek. Jest też taki cień, który trochę tu wypada bardziej zielonkawo niż rzeczywiście, więc bardziej taki żółtawy. Jest srebrny. Chwilę zrobię pauzę, bo już mi ręka boli. Czyli jak widać, dużo taki dosyć w sumie mm, do wykorzystania kolorów. Nawet tak po prostu często, dziennie takie właśnie kawy z mlekiem, takie dosyć, em, powiedziałabym, em, mało jaskrawe miedzie, taka bordowość. Eee, właśnie bardzo ciekawy jest ten taki brązu szarawy Jeżeli chodzi o maty, to zasłuczałam tutaj dwa na dole: taki powiedzmy taka brudna, ciemna zieleń, trochę eee, z domieszką oliwko-brązu, oraz taki dosyć morelowawy. Eee, one są ładnie napigmentowane, coś ładnie się rozcierają. Natomiast nie są aż tak fajne jak na przykład, nie wiem, maty z pop czy maty z eee, Glam Shopu. Ale bardzo intrygujący jest ten niebieski. Na pewno dzisiaj go sobie użyję w kącik. O, będzie pasywny.